No więc moi drodzy, bardzo serdecznie witam Was w naszym kolejnym spotkaniu, ostatnim, można powiedzieć, spotkaniu wakacyjnym, bo dzisiaj ostatnia. Niedziela sierpnia i też sobie pomyślałem, że ten właśnie koniec wakacji da nam pewnego rodzaju yy, taką wskazówkę na to, jaki zrobić dzisiaj podcast. Były już różne historie, były historie dramatyczne, były piękne, były miłosne, były o działaniu złego, były o ludzkich różnych trapetach i tak dalej. Dzisiaj będzie typowo kończąca wakacje historia jaka? To oczywiście za momencik wam powiem, ale najpierw musi być trochę wstępu. Bo oczywiście, moi drodzy... Jak zawsze na początku, chciałbym Wam przeczytać pięć Waszych odpowiedzi, czyli pięć Waszych sytuacji, gdzie mnie, gdzie mnie słuchacie. One nie są trochę z ostatnich y, naszych podcastowych spotkań, dlatego że, kochani, musiałem nagrać kilka odcinków do przodu, więc biorę to z tych pierwszych chyba sześciu, gdzie pisaliście różne sprawy. Z tych następnych oczywiście wezmę, ale na potem. Więc może się zdarzyć, że czasem kilka tygodni albo i kilka miesięcy minie, zanim dotrę do różnych Waszych komentarzy. Zresztą ich tam jest tak strasznie dużo, a ja jestem w stanie przeczytać tylko pięć. Więc wybaczcie mi wszyscy inni, to nie znaczy, że Wasze komentarze są dla mnie nieważne, że mnie nie interesują i tak dalej. Kochani, mam nadzieję, że to rozumiecie. Błagam Was, rozumiejcie to. Pozwólcie pięciu krótkich sytuacji, w których się znajdujecie. Po pierwsze, pisze Patrycja. Ja słuchając podcastu, śmigam na mopie. Obok dziesięciomiesięczna córka czeka, aż będzie mogła wylądować na czystym lotnisku. I tak się zastanawia, dlaczego matka raz się cieszy, a raz szlocha nad tym mopem, gdyby tylko rozumiała historię Agnieszki. Oczywiście, droga Patrycja, taki czas przyjdzie, kiedy Twoja córeczka, teraz dziesięciomiesięczna, będzie rozumiała tę historię oby, nie musiała rozumieć wszystkich tych najtrudniejszych rzeczy z tych historii, tylko żeby jej się przydarzały same dobre. Wiemy, że tak nie będzie, ale niech się jej dzieje jak najlepiej. Natomiast przeczytałem ten komentarz też dlatego, że zobaczcie, to pokazuje, jak bardzo czasem trudno nam zrozumieć sytuację innych ludzi. Nie, Takie dziecko, kiedy patrzy na mamę z mopem i widzi, że mama raz się cieszy, raz płacze i nie wie, o co chodzi. Kochani, to jest doskonały obraz bardzo często naszego życia. Kiedy patrzymy na drugiego człowieka i naprawdę nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co mu się dzieje. O co mu chodzi, dlaczego on reaguje tak, a nie inaczej? To właśnie stąd się wzięło to moje zawołanie, kochani, w tych naszych podcastach. Bądźcie dobrzy, nie tylko dla siebie, ale też dla innych, czyli szanujcie. Może wam się wydaje, że czasem bolą mnie niektóre komentarze pod tymi podcastami. Na szczęście jest ich bardzo mało. Takie komentarze, gdzie ktoś krytykuje którąś historię, gdzie ktoś wytyka w opowiedzianej historii tej osobie, nie wiem, jej decyzję, jej postępowanie i tak dalej. Kochani, to nie ma nic wspólnego z miłością, nie. Oczywiście, jeżeli kogoś się zna, można z nim o tym rozmawiać, można mówić mu, słuchaj, ta decyzja była głupia, to jest jasne. Ale konie słuchając historii obcej osoby, której nie znacie, o której nic nie wiecie, nie wolno, naprawdę nie wolno robić takich rzeczy. I kochani, ja nie będę oszukiwał. Wszystkie komentarze, które nie szanują historii innych ludzi, będę kasował. To oczywiście nie chodzi, kochani, o to, żeby tylko pijać zachwyty. Nie. Tylko chodzi o to, żeby nie obrażać czyjegoś serca, nie, obra nie obrażać czyjejś historii, nawet jeżeli to jest nieświęta historia. Kochani, na tym polega miłość, że się szanuje cudzą historię. Przepraszam, tak mi się jakoś otworzyło po tym komentarzu Patrycji. Trochę tam nie ma nic wspólnego z tym, co Patrycja napisała, ale pamiętajcie o tym, proszę. Okazujmy sobie, kochani, dobroć i szacunek. No mówię tak, jak na szczęście tego jest oczywiście minimalnie mało na Languście, z czego się bardzo oczywiście cieszę, że to jest takie miejsce, ale jednak czasem się zdarza. Drugi komentarz. Beatka pisze tak. Co ja robię podczas słuchania? Gdy padło to pytanie, przewijałam dziecko, no nie oszukujmy się, skupy. Dziecko dar, o który między innymi prośbę zaniósł Ojciec do Ziemi Świętej, bo kiedy ojciec szedł na pielgrzymkę, zostawiliśmy intencję o dar rozeznanie, o dar rodzicielstwa, jeśli taka jest wola Boża. No i urodził się nam syn po 14 latach małżeństwa. Codziennie, dziękujemy Bogu. Bratku, bardzo się cieszę. Jeżeli moja modlitwa w trakcie pielgrzymki do ziemi świętej mogła się do tego chociaż w jednym procencie przyczynić, to nic lepszego nie mogłem nie spotkać. Bardzo się cieszę z waszego, z waszego dziecka i z to, że no właśnie, musisz teraz przewijać kupy. Myślę, że właśnie o tym, o tym marzyłaś. Ania pisze tak. Oczywiście musi być jakiś komentarz jedzeniowy, to wiadomo, nie zawsze jeden z nich będzie o jedzeniu. A ja mam Andruty z masą kajmakową i dżemem porzeczkowym i też sobie chrupię i ciamkam. Mniam, mniam. Aniu, no zrobiłaś mi smaka. Yy, za Andrutami jakoś tam bardzo nie przepadam. Znaczy na siebie ja słodkiego za bardzo jakoś tam nie jestem fanem. Tak wam już mówiłem wielokrotnie. Natomiast dżem pożyczkowy. Ja strasznie kocham pożyczki. Pożyczki są super. Więc tego dżemiku to ci zazdroszczę. Ewa, Ewa kochana pisze tak. Słucham będąc na spacerku z moim dwutygodniowym synkiem Adamem. Tak, tak. Zbieżność imion jest nieprzypadkowa. Ojciec był naszą inspiracją. No nie mogłem tego komentarza nie przeczytać. Jeżeli nadaliście swojemu potomkowi, nie wiem czy to pierworodny czy nie, to szlachetne imię Adam, no to cóż lepszego można było mu dać. Bardzo gratuluję Ewo, że macie syna Adama. I ostatni komentarz, który bardzo mnie rozbawił. Rafał. Rafał pisze tak. Ty mnie ojciec nie uwierzysz. Słuchałem tego podcastu na fotelu, tak se po prostu i zwyczajnie. I po dłuższej chwili obudziłem się na podłodze, obudzony własnym upadkiem. No to leżę dalej, nie wstaję i słucham dalej. No, Rafał, wybór tak cię uśpiłem. Nie wiem w ogóle, jak ty mogłeś spać z fotela. Jak można spać z fotela? To jest jakiś w ogóle dla mnie fizycznie niewy, niewyobrażalne, ale kiedy to przeczytałem, to sobie wspomniałem pewną historię, kochani, która mi się wydarzyła w nowicjacie. Jak wstąpiłem do zakonu, byłem w nowicjacie. Y, mieszkaliśmy po czterech celach i były takie łóżka piętrowe. Ja spałem na górze, i któregoś dnia byłem oddać krew. Wszyscy chyba bracia w ogóle chodziliśmy oddawać krew regularnie. I pamiętam, że jak wróciłem z, tej, z tego oddawania tej krwi, a wtedy jeszcze byłem chuderlaczkiem, w ogóle szczuplaczkiem i tak dalej, nie tak jak teraz, czyli taki byłem dosyć mizerny, no to jakoś mi tak się słabo zrobiło. I pamiętam, że leżałem na tym łóżku na piętrze tam, to było jakaś, nie wiem, w pół do dwunastej było w południe, bo tak rano poszedłem, i akurat zadzwonili na różaniec, który był właśnie o pół do dwunastej. I ja się, słuchajcie, zerwałem z tego łóżka na górze, ale jakiś taki byłem zamroczony, i noga mi się zaczepiła, tam był na górze taki kątownik. I słuchajcie, ja już to chyba opowiadałem. I słuchajcie, poleciałem z tego pierwszego piętra, w sensie pierwszego piętra łóżka, nie? Centralnie. Twarzą na glebę. Nie zdążyłem na drąg wyciągnąć, więc po prostu walnąłem centralnie o glebę. Z tą nogą, która mi tam została w tym kątowniku, więc tak wisiałem, wiecie, z nogą na górze na pierwszym piętrze i z twarzą w glebie. Oczywiście nos się rozkwasiłem. Jakiś brat wszedł do tej celi, i zobaczył takiego wiszącego za nogę u łóżka z twarzą rozkrwawioną na, na ziemi. Więc mam nadzieję, Rafał, że takie rzeczy ci się nie przydarzają, ale naprawdę gratuluję, jeżeli spadłeś w trakcie słuchania mojego podcastu z fotela na ziemię i to leż sobie dalej i odpoczywaj. Kochani, Strasznie długi był ten dzisiejszy wstęp, ale to trochę nie bez, nie bez powodu, dlatego że dzisiejsza historia nie jest zbyt długa, chociaż bardzo piękna, więc chciałem wam zabrać trochę czasu, bo chciałbym spędzić z wami trochę czasu. A zresztą chyba na tym polegają słuchowiska. Że jakiś kolo tam siedzi. W tym wypadku ten, ten kolo to jestem ja, gdzieś tam przy mikrofonie, yy, gada do mikrofonu, a wy tego potem słuchacie, i to jest w ogóle jakieś takie fajne. Wiele z was też mi pisze, a co tam przedłużę jeszcze, yy, w komentarzach, że wam się przypominają takie różne słuchowiska, na przykład gdzieś tam z dzieciństwa albo z młodości. To jest rzeczywiście coś takiego było. Ja pamiętam, moi rodzice, yy, mieliśmy taki ten gramofon, nie w sensie adapter, tak? To się nazywa gramofon, adapter. Takie płyty, wiecie, takie winylowe, nie. I pamiętam dużo takich właśnie mi kupowali takich, albo bajek, pamiętam o byczku Fernando, na przykład była taka bajka. Albo innych i to się tak słuchało, jak byłem dzieckiem. To było super. To było super. Nigdy nie myślałem, że będę takim właśnie opowiadaczem bajek. Chociaż to no nie bajki, tylko prawdziwe historie. Ale bardzo się z tego cieszę, kochani. I bardzo się cieszę, że możemy się tutaj tym moim radiowym głosem spotykać. To nie jest mój głos, tylko mikrofon to wszystko robi, potem się go podkręca, żeby było lepiej słychać. Kochani. Wy teraz sobie posłuchajcie czołówki. Ja mam dzisiaj bardzo ubogo, bo mam dzisiaj tylko kolkę, w sensie oczywiście kolkę zero, no bo zdrową, więc ja sobie łyknę kolki, chociaż ostatnio wyczaiłem, że to picie tej kolki nie jest takie dobre, bo potem mi się odbija w trakcie mówienia, więc to też nie jest dobry pomysł. Ale nie miałem dzisiaj nic innego, więc choć cokolwiek wziąłem, więc wziąłem kolkę. Przepraszam za to przydługie wstępowanie. Lecimy z czołweczką. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o oliwce, co z wesela uciekła. Moi drodzy, moi mili Witam Was już bardzo serdecznie po prawie że 10 minutach naszego podcastu. Kiedy to wreszcie dotarliśmy, jak to mówią, do brzegu, czyli wreszcie możemy rozpocząć naszą historię. Kani, pomyślałem sobie, bo mam od Was bardzo wiele historii oczywiście o miłości, o związkach. Niektóre są piękne, z dobrym zakończeniem, inne są tragiczne. Konie takie też wam będę czytał. To nie będą tylko pozytywistyczne opowieści, które zawsze rodzą nadzieję w sercu. Będą też trudne historie. Natomiast dzisiaj, na koniec wakacji, tak sobie pomyślałem: potrzebuję jakiejś, sam chyba w ogóle też tak dla siebie potrzebuję jakiejś radosnej, optymistycznej, takiej słonecznej historii takiej, w której wszystko jest w porządku, gdzie wszystko działa. Gdzie wszystko jest tak, jak powinno być. Chciałbym, żebyście takiej historii dzisiaj posłuchali, bo taką dostałem i ona jest bardzo piękna. Posłuchajcie. Może po prostu posłuchajcie. Napisała do mnie, jak się już domyślacie z tytułu Oliwia. Oliwia, będę pewnie mówił Oliwka, bo to tak ładnie. Oliwka pisze tak. To będzie historia o mnie i o moim mężu, o tym jak się poznaliśmy. Wiem, pachnie banałem, tkliwym, romansidłem. Ale oczywiście tak nie jest. Jest, jest oliwko. Teraz mogę śmiało powiedzieć, że jest to najbardziej porywająca przygoda w moim życiu, a ta przygoda to oczywiście mój mąż, ale do brzegu. Trzeba się cofnąć do lata 2016 roku. Mam 25 lat. Za miesiąc bronię magisterkę z fizjoterapii. Głowę mam naszpikowaną pięknymi i wzniosłymi ideałami. Jak to będę pomagać ludziom, wracać do zdrowia po różnych wypadkach, kontuzjach, chorobach, udarach, ale oczywiście, jak to w życiu, nijak nie mogę znaleźć pracy. Nikt nie chce zatrudnić świeżyny po studiach. Często wtedy słyszałam, że jestem świetną kandydatką, no ale szukają kogoś bardziej doświadczonego. Któregoś pięknego ranka dostałam telefon z weby. A, żeby to było jasne, mieszkam w Małopolsce. Otóż dostałam telefon z weby, że szukają fizjoterapeuty na okres wakacji. Myślę sobie, no w sumie, dlaczego nie? Praca w zawodzie, darmowe zakwaterowanie, słońce, plaża, morze. Biorę to. Nie ma nic, co kurczowo trzymałoby mnie w rodzinnym domu, więc ahoj, przygoda. Czy jak tam się to mówi nad morzem. Jak pomyślałam, tak zrobiłam. Lubię takich ludzi. Spakowałam walizkę i fru... Nad to może. nie zawiodłam się. Czerwiec był upalny, lipiec też niczego sobie. Pracowałam do 14-15 godziny, więc miałam mnóstwo wolnego czasu, który poświęcałam na plażing, smażing, wycieczki rowerowe po okolicy lub po prostu długie pogaduchy z koleżankami, które poznałam w nowej pracy. Swoją drogą bardzo lubiłam tą pracę pracę z ludzkim ciałem. Do moich obowiązków należało również prowadzenie zajęć na basenie. Połączenie akła aerobiku z ćwiczeniami w wodzie. Kuriozalnie, nawet gdy padał deszcz, musiałam się pojawić na basenie odkrytym, gdyby któryś z kuracjuszy chciał ćwiczyć. Wiadomka, nikt nie chciał ćwiczyć, gdy było zimno, a zniebalał deszcz. Ale niestety końcówka lipca i początek sierpnia tak wyglądały. Tu muszę na chwileczkę przerwać. Nie wiem, jakie jest twoje odczucie, Oliwio, ale ja mam w ogóle tak, że ja to właśnie kocham być w wodzie, jak jest deszcz. Ja w ogóle generalnie nie jestem wielkim fanem wody. W takim sensie wolę inne jakieś takie ukształtowania terenu i takie rzeczy, które Panu wymyślał. Lubię oczywiście popatrzeć na morze, natomiast nie potrafię zrozumieć ludzi, którzy na przykład jadą nad morze i po prostu cały dzień siedzą, siedzą na plaży, a nie daj Boże że siedzą w wodzie, nie? No nie. Czasem mi się zdarzyło być w jakichś na przykład bardzo takich tropikalnych rejonach i nawet do wody nie wszedłem, nie? co i nie by uznali za jakąś siarę straszną, ale kiedy jest ciepło, to prawda, że musi być ciepło, i pada deszczyk, nie taki ciepły, i się wejdzie do wody, o matko to jest ekstra. W sensie właśnie taki deszcz padający, kiedy się jest w wodzie, to jest super. Więc ja nie rozumiem, dlaczego ci Twoi podopieczni, nie chcieli przychodzić do tego basenu, kiedy padał, padał deszcz. Ale wróćmy do Twojej historii. Tym sposobem w związku z tymi moimi zajęciami. Każde ponure popołudnie spędzałam na rozmowach z ratownikiem. Coś mnie do niego ciągnęło. Ciągle szukałam jego towarzystwa. No, ciekawe co cię do niego ciągnęło. No, Boże, ile ty masz lat, dziewczyno. Któregoś razu zaprosił mnie na plażę na spacer. Moje serce zrobiło fikołka z radości, odtańczyło taniec zwycięstwa, a ja w tym samym czasie z obojętną miną stwierdziłam, że no w sumie to mogę iść. Jak ja was po prostu kocham ludzie, tak? Dziewucha tam po prostu marzy skrzętnie i w ogóle już tam wzdycha o tym, żeby on zauważył, a kiedy on mówi, chodźmy na spacer, prawdopodobnie zbierał się trzy tygodnie, żeby w ogóle o to poprosić, pewnie w ogóle błagał Boga o litość, żeby Bóg mu dał odwagę, to ta oczywiście udaje tutaj teraz zimną klurową, w sensie królową zimna, i mówi: No, w sumie to mogę iść. Bardzo dobrze się nam rozmawiało. W pewnym momencie zapytał mnie, co lubię, a ja na to, że dobre rzeczy. Co ty w ogóle miałaś na myśli, dziewczyno? Ja nie rozumiem. Teraz, jak to wspominamy, tak pisze dalej Oliwia, to Kamil się śmieje, że serce mu do gardła wskoczyło, gdy sobie pomyślał: dobre równa się drogie. Czyli spotkał dziewczynę, tak, która pyta, co lubisz? No, wiesz, ja tu lubię takie drogie rzeczy. Ekstra odpowiedź, uwaga, ja bym taką dziewczynę brał natychmiast. A on był w końcu biednym studentem, więc się trochę przeraził. Tak sobie spędzaliśmy miło czas, a ja zaczęłam się zastanawiać, czy nie zaprosić go na wesele do zakopanego, na które miałam iść we wrześniu. Ale szczerze powiedziawszy, to kompletnie nie wiedziałam. Jak to zrobić? Oliwia, ja ci mówię, podchodzisz do gościa, stajesz przed nim i mówisz słuchaj, mam wesele w zakopanym, czy chcesz ze mną iść. Naprawdę, to jest takie proste. Z natury jestem cholernie nieśmiała, chociaż perfekcyjnie opanowałam sztukę udawania pewnej siebie. To w decydujących momentach dalej byłam nieśmiałym dzieciątkiem. Przez gardło nie mogło mi przejść zaproszenie go. Bardzo bałam się odmowy i wyśmiania. To tak naprawdę, kochani, zawsze o to chodzi, nie? że boimy się, że ktoś nas odrzuci. Boimy się, że to, co sobie myślimy o nim, to, co sobie tam czujemy, co sobie wyobrażamy, to zostanie podeptane. Nie? Kochani, na tym polegają te wszystkie strachy i te wszystkie takie nieśmiałości. To, to są po prostu obrony serca, które nie chcą być zranione. Zresztą, tak pomyślałam, jak chłopak z łeby miałby jechać na drugi koniec Polski żeby pójść ze mną jako osoba towarzysząca na wesele. W końcu to czas, pieniądze, a kim ja jestem dla niego. Koleżanką z wakacyjnej pracy? No way. To się nie uda. Droga Oliwio. Nie wiem, ile ty miałaś lat, kiedy ty to, w sensie, kiedy to się działo, bo nie wiem, w sumie, ile masz lat i, i, i jakby, w jakim jesteście wieku. Ale jak słyszę pytanie, że dziewczyna sobie myśli, jaki chłopak złeby by miałby jechać na drugi koniec Polski, żeby pójść na wesele z dziewczyną, która mu się podoba? Uwaga, oliwka teraz ci objawię tutaj po prostu świat. Uwaga, każdy, oliwka, każdy chłopak, jeżeli spotka dziewczynę, która mu się podoba. Ja wiem, oczywiście nie byłaś pewna, czy mu się podobasz, czy on Cię będzie chciał i tak dalej. Ale. Każdy chłopak jest w stanie pojechać do każdego krańca świata z dziewczyną na wesele. Przecież to jest oczywiste w ogóle dla każdego chłopa. A jeżeli dla któregoś chłopa to nie jest oczywiste, to to nie jest chłop zwyczajnie. Jedziemy dalej. Sama bym nie poszła, jakbym dostała taką propozycję. Jasne, już to widzę. Jak on będzie cię poprosił, żeby z nim poszła, na pewno byś pojechała. Na szczęście dodałaś, no chyba bym nie poszła. I tak chodziłam kilka dni i przy każdym spotkaniu próbowałam, ale w moim gardle rosła tak wielka gula, że no po prostu się nie dało. W końcu stwierdziłam, raz kozie śmierć, idę. Gdzie poszła? Poszłam do kościoła. Uklęknęłam w ławce i zaczęłam mój monolog. Że ja wiem, że ja nie jestem ideałem, i mam sporo za uszami, i wiem, że, Panie Boże, masz mnóstwo innych ważnych kwestii do rozważenia, takich jak jakieś tam wojny czy biedy, a nie moje dylematy z pewnością siebie. No kocham cię dziewczyno, po prostu kocham cię dziewczyna. tak? Czujecie, Takie modlitwa. Siedzi dziewczyna i mówi: Panie Boże, ja wiem, że masz tam wojny, i tam Ci giną tysiące ludzi, ale chodzi o to, że jest to taka sprawa, że ja się boję mu powiedzieć, żeby poszedł na wesele. jak, jak mógłbyś tę wojny na sekundkę zostawić, jakbyś tam tę biedę, tam. Ja wiem, poradzimy z tym potem, ale jakbyś tylko na chwileczkę to zerknął na mnie. Cudowna modlitwa, absolut. Piękna modlitwa. Dalej się modli, odziwia. Ale ten jeden, jedyny raz. Tak ogromnie cię proszę. Jasne, jeden. Pomóż, daj mi odrobinę pewności siebie, żeby to pytanie przeszło mi przez gardło. Stwierdziłam, że idę z duchem świętym i muszę iść, póki mam tę pewność, że chcę zapytać. Gdy pojawiła się budka ratowników, zrobiłam strasznie smętną minę. A że Kamil, to taka dobra dusza. Od razu chciał mi pomóc i spytał, co się stało. I teraz zobaczcie, jaka ta Oliwia to jest po prostu Wredota. Więc ona mówi tak. No, że to nic takiego, jest spoko i głośno oczywiście zacząłem wzdychać. On na to, no weź, że powiedz, a ja dalej, że nic. Ale w sumie to mam taki mały problem, bo taki kolega, z którym miałam iść na wesele, mnie wystawił, bo dostał się do wojska i nie ma jak iść, a kogo ja znajdę w dwa tygodnie, kiedy wszyscy moi znajomi są 700 km stąd, a no to tak są wakacje. Ty czujecie w ogóle, jaka wredota, tak? Po prostu wymyśliła całą baję. No nie mogę. Kamil na to, a ja z tobą pójdę. I co ona na to? Nie, nie, nie mogę, musiałbyś tak daleko jechać w ogóle. Nie, Kamil, ale ja chcę, a ona, ale ja naprawdę nie mogę cię prosić o takie rzeczy. Kamil, umiem tańczyć i chcę z tobą iść, kobieto. A ona, ja, naprawdę? No to może rzeczywiście to nie jest taki głupi pomysł. Matko, jak ja was kocham, po prostu. Dwie... Na szczęście tutaj ten chłopak, to mi się podoba. Kamil stanął na wysokości zadania, tak? Czyli po prostu mówił prosto, podawał argumenty, swoje atuty, swoje plusy. Umiem tańczyć, chcę z tobą iść. Babo, bierz mnie, jadę na drugi koniec Polski. Nie mogę tych ludzi. No i poszliśmy razem na to wesele. Bawiliśmy się całą noc, ale widziałam, że tak jakoś na mnie dziwnie patrzy. Boże, ile ty masz lat, dziewczyno, no? Zresztą mój tato... Też mnie zaczepił i powiedział: No, koleżanko, to nie wygląda jak przyjacielski taniec. Tato jest mądry. Po oczepinach, jak ja nie znoszę tych oczepin na weselach, na których mój ratownik złapał kamizelkę. Kamizelkę? Bo pan młody pogubił wszystkie inne fanty. Kamil wyciągnął mnie na krupówki. Właściwie to wybiegliśmy z domu weselnego i zaczęliśmy biec przez krupówki w środku nocy. W sumie to nawet nie mam dla tego pojęcia. Dlaczego biegliśmy? W końcu ktoś nas zaczepił i zapytał, dlaczego biegniemy. A Kamil mu odpowiedział, że uciekliśmy z własnego wesela. A że ja miałam jasną sukienkę, która w nocy wyglądała na białą i śliczny stroik we włosach, to mogliśmy rzeczywiście wyglądać jak para młoda. Ludzie się dopytywali, naprawdę? No to super, gratulujemy! I zaczęli nam składać życzenia i robić sobie z nami zdjęcia. Kani, w ogóle ten, ten blog, w sensie ten podcast, jak zauważyliście, nazywał się tak, o Oliwi, która uciekła z Wesela. Nie dodawałem tam z własnego, bo to by oczywiście dobrze brzmiało, tak, o dziewczynie, która uciekła z własnego Wesela. Jak ktoś ma taką historię, to w ogóle proszę mi opisać. Ale zobaczcie, że to jest w ogóle bardzo piękne, tak. Tak ich porwało to bycie ze sobą we dwójkę że zostawili całą tę imprezę. Kochanie, ja wiem, że, oczywiście mówię z uśmiechem, że że ktoś uciekł z wesela. Ja niestety brałem udział w dosyć tragicznej sytuacji kiedyś. Nie z wesela, ale przed weselem. W sensie miałem ślub, kochani. Miałem mieć w Krakowie ślub. To było lata temu jeszcze. Mieszkałem w Krakowie. Nikt mnie jeszcze nie znał. Dostałem jakiś taki ślub z przydziału. Yy, więc no nie tak, że tam ludzie specjalnie mnie wybrali. Nie, nie. Po prostu, po prostu chcieli ślubu, a ja akurat byłem w Krakowie. I słuchajcie, była tam para. Była tam para. Yy, oczywiście pół godziny przed ślubem tam mieli przejść, tak, podpisać wszystkie dokumenty itd. No i tak dalej. No jak to powiedzieć, no, bo aż mi się smutno robi. No, ona przyszła, on nie przyszedł. I oczywiście na początku tam się sekundkę spóźniał, bo to miało być tak, oczywiście, jak to często w tych zwyczajach jest, tak, że pan młody nie widzi panny młodej, tak, więc przyjechali osobno. Ja tego nie rozumiem w ogóle, tych głupich zwyczajów. No, ale cóż, no, ona po prostu myślała, że on dojedzie. No, no nie dojechał. Naprawdę. Słuchajcie, widok tej dziewczyny. Chociaż może dobrze, bo skoro nie dojechał, to to byłby oczywiście jakiś bardzo marny związek. Ale widok tej dziewczyny czekającej tam w sukni ślubnej, tak. To, jest, to był jeden z najsmutniejszych widoków mojego życia. Kochani, jeżeli ktoś miał taką historię, trudną, tragiczną, tak, proszę mi napisać. Yy, to jest w ogóle historia z tych, nie, z przyjaciół. Tak było z Rachel, nie, w pierwszym sezonie, żona uciekła. Tylko, że ona uciekła już po tym, po, po ślubie, tak, przez, przez okno w ubikacji. Jeżeli ktoś tak uciekł z własnego wesela, to proszę mi napisać. Oni oczywiście tylko udawali. Yy, co to mamy dalej? Po Krupówkach poszła fama że jakaś para uciekła z własnego wesela. W pewnym momencie zaczęło kropić, a my się zatrzymaliśmy. On wziął moją twarz w swoje ręce i powiedział, że już w łebie chciał mi to powiedzieć, ale on się we mnie zakochał. No i mnie pocałował. Fajerwerki we mnie wystrzeliły. Po chwili usłyszeliśmy oklaski i gwizdy, a wokół nas znowu zebrali się ludzie i gratulowali. Jakiś pan wpiął mi kwiatka we włosy, przepraszając, że tylko tyle ma dla pięknej pani młodej. No brzmi to rzeczywiście, kochani, wszystko trochę jak bajka. Mam nadzieję, że nie podkoloryzowali, ale uważam, że historia, że historia jest przednia, nie? Zobaczcie, uciekli z wesele, udawali parę młodą i on wreszcie, tak, tak jak w notatniku, nie? W deszczu wziął jej twarz w dłonie. I pocałował, i mówił, że już w łebie się w tobie zakochałem, że to było oczywiste od samego początku, wszyscy o tym wiedzieli, tylko oczywiście nie oni, nie? W sumie to wtedy pierwszy raz pomyślałam, że Kamil chyba będzie moim mężem. Drugi raz, jak wróciliśmy na wesele, a on się okazał pierwszą osobą, od kiedy pamiętam, która potrafiła mnie zmęczyć w tańcu. No w końcu powiedział, że umiem tańczyć, jadę z tobą. A ja kocham tańczyć, mówi Oliwia. I nie myliłam się. Od sierpnia zeszłego roku jesteśmy małżeństwem. I tu jest ten moment, kiedy wszyscy płaczą, tam w tych różnych miejscach, gdzie słuchacie, ocieracie łzy, bijecie brawo i tak dalej, a niektórzy mówią, o matko, ale żenująca historia. Nieprawda. Piękna historia. Wiem, pisze dalej Oliwia, że ta historia przypomina klasyczne romansidło. Dziewczyna, nie klasyczne, to jest po prostu podręcznik romansidła. Ale naprawdę tak wyglądały nasze początki. A. I Kamil dalej żyje w przeświadczeniu, że to on wpadł na pomysł wspólnego wesela w Zakopanem i że to wszystko dzięki niemu. Więc droga Oliwio, teraz kiedy prawdopodobnie Kamil słucha tej historii, to już wie, jak go wymanipulowałaś, pooszukiwałaś i jak w ogóle zrobiłaś z niego, no właśnie. Więc mam nadzieję, że Wam się teraz związek małżeński nie rozpadnie po tym, jak tutaj przeczytałem Waszą historię. On się dowie prawdy o tym, jak go wkręciłaś w Maliny. Kochani. Taka historia. Ona chyba nie potrzebuje wielkiego komentarza, dlatego że tego, czego potrzebowałem dzisiaj, to potrzebowałem, tak jak mówiłem, pięknej, radosnej, słonecznej opowieści o tym, że się udaje czasem. Tak, droga Oliwio i Kamilu, przyjdą trudne chwile w waszym życiu. Przepraszam, nie chcę, żeby to brzmiało jakoś tak złowrogo, ale przyjdą, bo takie jest życie. Oczywiście, że nie zawsze będzie pocałunek w deszczu. Nie zawsze będzie tak. Nie, że wszystko będzie ok, ale to nie szkodzi. Dlatego, że macie tę historię i możecie do niej wracać, możecie sobie ją opowiadać, możecie sobie przypominać, jak się kochaliście, jak się kochacie i jak miejmy nadzieję, będziecie się do końca tego świata kochać. Wiesz, co mi się najbardziej podoba w tej historii? Podoba mi się w tej historii ta niewinność tych ludzi. Rzeczywiście są te podchody, nie? tak jak się tu śmiałem z Oliwii, ale są bardzo piękne, one są bardzo niewinne. To są takie podchody, które nie są takim, yy, takim, nie wiem jak to nazwać, takim, takim udawaniem kogoś innego, tak? Są takie miłosne podchody, które są tak naprawdę wkręcaniem ludzi w jakąś nieprawdę. Tutaj nie o to chodzi zupełnie. Mam wrażenie, że Oliwia, yy, Aha, przecież napisałem, mam 25 lat a to było w 2016 roku, czyli wtedy miała 21. Przepraszam, nie zorientowałem się. Że Oliwia w tym wszystkim była bardzo bardzo prawdziwa, bardzo niewinna, bardzo piękna, bardzo prosząca Pana Boga. Najbardziej mi się podoba ta modlitwa. Panie Boże, wiem, że masz wojny i głodę na świecie, ale jest to taka sprawa, bo jest taki Kamil, nie? Tylko nie, to jest piękna modlitwa. Jestem przekonany, że Pan Bóg natychmiast wyciąga swoje ucho do takiej, do takiej prostoty, do takiego, do, do, do takiego piękna niewinnego. Jesteś absolutnie ujmującego w niewinności tej historii, nie? Wiem, że to jest tylko jakaś jedna strona, oczywiście w rzeczywistości, kochani, ale myślę, że każdy z Was ma też takie przekonanie, że potrzebujemy też takiej strony. Potrzebujemy czasem słyszeć historię, w których wszystko się układa. Gdzie nie wszystko idzie przez jakieś ogromne doły i doliny, chociaż rzeczywiście tak zazwyczaj wygląda życie. Ale gdzie wszystko się układa i ludzie się odnajdują i kochają, i miejmy nadzieję, że będą się kochali do końca życia. Spróbujcie mi tylko. Kamilu i Oliwio nie kochacie do końca życia. To ja was znajdę. Nie. To ma być tak, że ta historia miała się zacząć pięknie, bo zaczęła się pięknie. Skończyła się pięknym małżeństwem, w sensie ślubem. I proszę was, zróbcie, żeby skończyła się pięknym życiem. Bardzo potrzebujemy takich historii. Bardzo potrzebujemy piękna niewinności i takiego zwykłego szczęścia. Koni, wiem, że niektórzy oczywiście pomyślicie sobie, o, ale to nie jest moje życie. To nie jest u mnie. Ja mam podgórkę. Kochani, hmm, to prawda, ale wysłuchajcie tej historii z otwartym sercem. Niech słońce z tej historii trochę do was przyjdzie. Niech słońce z tego szczęścia was ogarnie. Dlatego, że Pan Bóg, kochani, z nami jest we wszystkich historiach. W tych trudnych, w tych tragicznych i w tych pięknych i pogodnych, takich jak ta. Będą też inne historie małżeńskie, trudne, skomplikowane, ale dzisiaj... Takie słońce i taka pogoda. Oliwio i Kamilu bardzo Wam dziękuję za przesłanie mi tej historii i bardzo wam błogosławię na wasze, na wasze małżeństwo. Całujcie się w deszczu, uciekajcie z wesel. Właśnie może taką tradycję przyjmijcie, że z każdego wesela będziecie uciekać i udawajcie parę młodą. O to by chodziło. Bo chodzi o to, żeby całe życie, żyć jak para młoda, to jest małżeństwo. To jest małżeństwo, które żyje jak para młoda przez całe życie i nie daje sobie tego wytrącić. Z ich życia. Chyba tyle, bo się rozmarzam. Kochani, został mi ostatni łyk coli, więc ja się zaraz kolą uraczę, a my się będziemy żegnać. Mam nadzieję, że się usłyszymy za tydzień. Czeka nas niedługo bardzo długa historia. Znalazłem wśród Waszych opowieści jedną historię bardzo długą. Pewnie to będzie bardzo długi odcinek, a może go zrobię w dwóch częściach w ogóle. Ale to będzie dobra, dobra historia, a to niedługo. Pamiętajcie. Bądźcie. Dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie i kochajcie drugiego człowieka, a nade wszystko kochajcie Boga. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię. Miejcie się dobrze. Z Bogiem. Pa!